Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem BIM. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt BIM, czyli wracamy do korzeni projektów kryptowalutowych, gdyż przeznaczeniem tego projektu jest po prostu umożliwienie przesyłania anonimowych płatności pomiędzy użytkownikami tej waluty. Strona główna projektu, widoczna teraz na ekranie, to jest dosyć młody projekt, ale dosyć sporo już się tutaj dzieje. Jest zaangażowany zespół w rozwój tego projektu, także zaraz przyjrzymy się, jak efekty pracy zespołu widać na GitHubie. Pod koniec filmu odniosę się również do porównania tego projektu z projektem omawianym wcześniej na moim kanale, czyli z projektem Green. Projekt BIM, zakładka Code Progress na portalu CoinPaprika. Widać systematyczne zaangażowanie zespołu wytwórczego. 31 osób zaangażowanych w rozwój tego projektu, 450 lekko ponad gwiazdek na GitHubie. Także przejdziemy sobie teraz do GitHuba. Na początek może widok organizacji tego projektu, BIM Privacy. Tutaj warto zwrócić uwagę moim zdaniem na trzy projekty, czyli na główny core, czyli implementację protokołu Mumble-Wumble w tym projekcie, na portfel androidowy oraz na portfel dla użytkowników z systemem iOS. Tutaj skupimy się na głównym repozytorium tego projektu, repozytorium BIM. Projekt ten napisany jest w C++, także dobry wybór, jeśli chodzi o tą platformę. Szybkie readme. Tutaj widzimy update'y odnośnie aktualnego statusu. Niestety te update'y zakończyły się w marcu, także ten plik readme nie jest na bieżąco aktualizowany. Natomiast jeśli chodzi o całe repozytorium, to jak najbardziej jest ono aktualizowane systematycznie o commity, o issue, co zaraz sobie omówimy po kolei. Także zakładka issues. Warto zwrócić uwagę tutaj na dobre kategoryzowanie poszczególnych zgłoszonych issue w tym projekcie. Także oczywiście zwiększa to czytelność całego projektu, zwiększa również efektywność w prowadzeniu takiego projektu. Widzimy, że kolejne issue nadawane są na bieżąco. Mamy tutaj kilka najnowszych sprzed ostatnich godzin. Także wygląda to dosyć dobrze. Jedno, co mnie tutaj zastanawia, to kompletny brak dyskusji w kwestii poszczególnych issue. Także widzimy tutaj tylko zgłaszane one są, ale rzadko które są w jakiś sposób komentowane i dyskutowane. I tutaj nie wiem, czy po prostu zespół robi to lokalnie w miejscu, w którym wykonują swoje obowiązki, czy po prostu mają jeszcze jakiś inny mechanizm, inne oprogramowanie, które pomaga im, że tak powiem, ustalać szczegóły co do konkretnych zgłoszonych tutaj issues. Także prawie 180 otwartych, ponad 640 zamkniętych. Jak na młody projekt to są dosyć duże liczby, także widać, że prace tutaj jak najbardziej postępują. Zakładka pull request. Na chwilę obecną tutaj nie mamy żadnych pull requestów. To może wynikać na przykład z kwestii takiej, iż zespół nie tworzy pull requestów, czyli nie prowadzi tego projektu zgodnie z całym flow, jeśli chodzi o system Git, ale widać, że komity są prowadzone w projekcie. Tyczą się one tam konkretnych issue, także po prostu trochę inna metoda prowadzenia projektu, inny rodzaj na dodawanie po prostu zmian w kodzie. Może trochę mniej, że tak powiem, profesjonalny, ale widać, że efekt jakiś zespół ma. Pewnie gdy tego wszystkiego zacznie się robić więcej, oni przejdą również na pull requesty, gdyż to wiąże się z łatwiejszym wydawaniem kolejnych wersji.
i jeszcze kilkoma innymi udogodnieniami dla zespołu programistów. Zakładka Projects. Tutaj bardzo fajnie widoczna rzecz, bardzo fajnie widoczna jedna sprawa, a mianowicie ClearCathode. Jest to kryptonim kolejnego etapu umieszczonego na roadmapie. Także widzimy, że jesteśmy tutaj od czerwca do sierpnia. Jesteśmy na etapie ClearCathode. Jest to związane z implementacją szeregu tutaj funkcjonalności. Co prawda mamy już w tym momencie wrzesień, połowę września, także można by założyć, iż zespół jest trochę do tyłu z realizacją zadań, które przed sobą postawił. Niemniej jednak podczas prowadzenia projektu takie rzeczy naprawdę się zdarzają. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o innowacyjnym projekcie, projekcie, który implementuje dosyć skomplikowany protokół Mumble-Wumble. Także myślę, że na tym etapie prac można to zespołowi jeszcze jak najbardziej wybaczyć. Z tego względu, iż tutaj jest naprawdę dużo issue na poszczególnych kartach. Widzimy, nad czym aktualnie pracują, co jeszcze im zostało do wykonania w zakresie tej wersji dla tego kryptonimu ClearCathode. Także myślę, że jest całkiem w porządku. Byle to opóźnienie za bardzo nam się nie przeciągało. Zakładka Wiki. Tutaj parę podstawowych informacji. Link do dokumentacji, także też dosyć istotna sprawa. Nie jest to projekt przeznaczony typowo dla programistów do tworzenia, że tak powiem, zewnętrznych aplikacji opartych o protokół BIMA. Także tutaj dosyć podstawowa sprawa związana z uruchamianiem nodów, czy z budowaniem portfeli, ewentualnie z tworzeniem własnych portfeli dla tego projektu. Zakładka Security. Niestety ten projekt na chwilę obecną nie ma programu Bug Bounty. Myślę, że w przyszłości na pewno taki projekt tutaj zostanie założony. Mamy natomiast tutaj podstawowe informacje odnośnie tego, z kim należy się kontaktować w sytuacji znalezienia potencjalnych błędów w tym oprogramowaniu. Także zawsze coś tutaj mamy. Myślę, że jak na taki młody projekt jest całkiem w porządku. Zakładka Insights. Tutaj przejdźmy może do widoku z ostatniego miesiąca. Widzimy, że tutaj zespół mało stosuje pull requestów. Pomimo tego issues są zamykane. Cały szereg otwartych, zamkniętych issues, jak i otwartych. Także jak wspominałem, to, że nie mamy dużo pull requestów, wcale nie znaczy, że zespół nie pracuje. Po prostu pracuje w inny sposób, dołączając commity bezpośrednio pod konkretne issue, a nie tworząc oddzielnych gałęzi na potrzeby pull requestów. Z ciekawych rzeczy tutaj w zakładce fork widzimy nawet, że ktoś stworzył sobie forka tego projektu. Jakiś fan projektu Green. Nie jest to osoba zaangażowana w projekt Green pod względem programistycznym, gdyż przejrzałem to na repozytorium Greena. Już doka, co ona tam zrobiła. Porównamy sobie. Tutaj widzimy, że zmiany są niewielkie, jedynie w pliku readme, jeden plik zmieniony. Także prawdopodobnie ta osoba chce uruchomić jakiś swój projekt, który jest pochodną projektu BIM. Także zakładka Insights dla projektu BIM jest już omówiona. Projekt BIM posiada również swoje konto w serwisie Continuous Integration Travis, gdzie możemy śledzić postęp buildów dla poszczególnych wersji. Także tutaj, tak jak to zawsze mówię, warto od czasu do czasu spojrzeć, jak te buildy nam się tworzą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zespół zaczyna komunikować, iż zamierza wydać kolejną wersję aplikacji. Także jeśli chodzi o analizę na obecnym etapie projektu BIM, to już wszystko.
Porównując to do projektu Green, tutaj chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dosyć ciekawą rzecz. Mianowicie w założeniach umieszczonych w roadmapie projektu BIM mamy na wrzesień porting to Rust, czyli zmiana języka, zmiana środowiska na język Rust. Obecnie jest to C++. Co ciekawe, projekt Green, tutaj przypominam Wam, iż od początku był tworzony w Raście. Także taka drobna ciekawostka. Teraz pewnie z pewnych względów zespół odpowiedzialny za BIM stwierdził, że jednak przejdą na język Rust. Podobnie jak to robią ludzie odpowiedzialni za projekt Green. Te zespoły ze sobą się komunikują, także jakaś tam wymiana informacji i doświadczeń na pewno ma miejsce. Z ciekawych rzeczy, oczywiście zespół BIM różni się znacząco od Greena. Tutaj mamy firmę, która stoi za tym projektem. Zespół odnośnie Greena to jest typowo zdecentralizowany. Są to ludzie formalnie niezrzeszeni, pasjonaci programowania, którzy po prostu we własnym zakresie tworzą projekt Green. W przypadku BIMa mamy tutaj firmę, mamy tutaj zatrudnione osoby odpowiedzialne za utrzymanie tego projektu. Także oczywiście ma to swoje plusy i minusy. Jest to projekt kierowany, ukierunkowany na właśnie wykonywanie anonimowych płatności. Także myślę, że pomimo tego, iż wszyscy tutaj jesteśmy fanami takiego zdecentralizowanego środowiska, to jednak zawsze gdzieś tam z tyłu głowy wydaje nam się, iż projekt może być bardziej pewny, jeśli stoi za nim jakaś konkretna firma, stoją za nim ludzie, którzy znani są z imienia i nazwiska. I taką sytuację mamy w przypadku projektu BIM. W projekcie Green nie do końca taka jest sytuacja, jest ona trochę inna, co oczywiście ma też inne plusy. Dlatego wybór kryptowaluty prywatnej, możliwie więcej prywatnej anonimowej płatności, pozostawiam już Wam do własnej oceny, które zalety są dla Was bardziej istotne, które wady, z którymi wadami możecie się podzielić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pozostawić w komentarzach. Na tej chwili to już wszystko. Dziękuję. Cześć.